Cześć, dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mister Misiek poleca. Zrób to sam, dasz radę. Dzisiaj kolejny odcinek moi drodzy w kwestii udoskonaleń, w kwestii modernizacji. Jeżeli Ursus, nazywany przez wielu złomem, przez tych najczęściej, którym to rodzice zasponsorowali, kupili nowe ciągniki, ich ciężką pracą dorobili się czegoś i na dzień dzisiejszy gimbusy, gówniarzeria, nazywa Ursusa trupem, to żeby nie ten Ursus i Zetor, to nadal byśmy robili w konia. Podejrzewam, że tak by było. Więc młodzieży, najpierw kupcie sobie za swoje pieniążki ciągnik. Najpierw je zaróbcie. Najpierw trzeba je zarobić. Bo wasi rodzice kiedyś mieli dużo, dużo lepiej niż wy za chwilę będziecie mieć. Więc zacznijcie szanować to, co macie. Zgadzam się z wami, że za 50-60 tysięcy zamiast kupić 30-paroletniego gruza czy Ursusa lub Zetora, można kupić ciągnik zachodni, który już ma jakieś tam wygody. Nie wiem, typu Massey Ferguson, jakieś Renówka, coś w tym stylu. Tylko moi drodzy, pamiętajcie jedną zasadę. Coś, co jest tanie w zakupie, jest bardzo drogie w eksploatacji. Powiem wam tylko na przykładzie najprostszej maszyny rolniczej, którą jest pług. Jeżeli pług jest tani w zakupie, to części do niego, jak lemiesze, odkładnice, płozy, są raz, że trudno dostępne, dwa, są cholernie drogie. Oczywiście zaraz mi powiecie, że tu można dorobić, tam można dorobić, to srom tomto. Słuchajcie, skoro was było stać na pług, to stać was i na części. Poszła krowa, niech idzie i cielak. Następna rzecz. Dorabiane części są dobre i są mniej dobre. Wycierają się szybciej, wycierają się w ekstremalnych warunkach bardzo szybko, więc to są wszystko rzeczy, na które należy zwracać uwagę. Ale pług, który kosztuje swoje pieniądze, jest drogi w zakupie, do nich lemiesze są jakościowo dobre, są jakościowo tanie, znaczy jakościowo dobre, cenowo tanie i bezproblemowo dostępne. To ja tutaj widzicie do Kwernelanda. Kwerneland jest drogi w zakupie, bo jest dobrym pługiem, jest wytrzymałym pługiem. Ile miesze są w przyzwoitych pieniądzach. I jakościowo też jak najbardziej na tak. Więc co samo z ciągnikami. Ciągnik, powiedzmy, Massey Ferguson, który będzie przeskakiwał Ursusa o 10-15 lat, czy jakością, czy wyglądem, czy funkcjonalnością, ale trzeba się zastanowić, dlaczego on jest taki tani, i czy do niego są części. Ktoś napisze, że one są bezawaryjne. Każda maszyna się psuje. Jeżeli by się nie psuła, to Zachód by ich nie wymieniał i nie pchałby do Polski. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli coś się prędzej czy później popsuje, to ile będzie kosztowała ta naprawa? I pierwszym głównym aspektem awaryjności maszyny jest łącznik pomiędzy siedzeniem a kierownicą. To jest pierwszy, najważniejszy punkt, od którego należy zacząć, bo żadna maszyna, czy żaden ciągnik, czy żadne urządzenie nie jest idiotoodporne. To jest pierwsza rzecz. Więc w dzisiejszym odcinku, to naszą drugą rzeczą, będzie modernizacja. Jeżeli możemy coś zmodernizować, żeby było lepsze, to jak najbardziej na tak. W odcinku tym chciałem wam pokazać coś, co już
Po części było, bo rozbieraliśmy mechanizm różnicowy od Ursusa C385, był pokazywany na którymś z odcinków. I teraz, dlaczego do tego wracam? Pozdrawiam Cię, Marcinie. Tak, moi drodzy, bo ktoś, kto ogląda te odcinki uważnie, wyciąga wnioski. I taką osobą, która oglądała te moje filmy w miarę uważnie, był właśnie Marcin Stoker, którego jeszcze raz pozdrawiam. A mianowicie, o co chodzi? To jest koronka mechanizmu różnicowego tylnego mostu serii ciężkiej Ursusa C385, Zetora 8011 i pochodny. To jest standardowa koronka i ta koronka dalej się nie zmienia. Nie ma żadnych różnic, jeżeli chodzi o jej wygląd i jej funkcjonalność przez lata, ale różnica będzie polegała, moi drodzy, na satelitach. Już wam pokazuję, o co chodzi. Mamy jedną satelitę. Mamy stworzeń satelit. I drugą satelitkę. Tego wiele osób na filmie nie wyłapało. Teraz zobaczcie. Tu mamy standardowy, typowy. Drugiej połówki nie zakładam, bo nie ma najmniejszego sensu. Chcę wam tylko to właśnie pokazać. O. Standardowe. Przekręcimy sobie. I co? I tu mamy tulejki. Te tulejki z czasem, moi drodzy, gdy mechanizm pracuje prawo, lewo, przód, tył, gdy na niego działają ogromne siły, nie wiem, czy można to nazwać siłami skrętnymi, aż jestem po profilu matematyczno-fizycznym w liceum, ale aż tak się nie zagłębiałem, mnie bardziej ta matematyka kręciła niż ta fizyka, ale coś tam z tej fizyki zostało. I powiem, siły skrętne? Chyba tak. Jak najbardziej. Więc automatycznie tulej, która jest tutaj zamontowana, jest bardzo miękka. Jeżeli tulej jest miękka, to automatycznie ona się wyciska, wyciera, co powoduje, że po jakimś czasie na satelitach pojawia się luz. Jeżeli pojawia się luz, zaczynają one bujać się na boki, kantować, niszczą się zęby na satelitach, jak i koronkach. Stąd to, co właśnie Marcin zauważył w filmie, są nowe stworzenie satelit, które produkuje Korurs. Ten ma tutaj te elementy, które właśnie leżą na tym oto moim przenośnym warsztacie, też są z Korurs. I coś takiego Korurs produkuje, ja już to otwieram, bo chcę wam to pokazać, a jest to zafoliowane, nie wiem po co, nie wiem na co, ale jest. O. Stworzeń satelit, jak i koronka. I teraz pozwólcie, że ja to sobie rozmontuję. Na pewno się nie pogniewacie, bo chcę wam pokazać różnicę. Widzicie? Nie widzicie. Tu jest uskok.
Tu mamy podcięcie, żeby nam się ładnie tutaj olej dostawał i żeby to się smarowało. Ktoś powie, że jest za małe, za duże. Moi drodzy, jedna bardzo ważna rzecz. Mechanizm smaruje się cały czas, różnicowy, ponieważ olej z koła talerzowego spływa jak najbardziej na do wewnątrz mechanizmu różnicowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Te koła satelity smarują się najczęściej tylko wtedy, gdy skręcamy w prawo lub w lewo. Lub gdy jedno koło dostaje poślizgu, czyli zaczyna tracić przyczepność, tak? Wtedy mechanizm różnicowy zaczyna działać i wtedy najbardziej są smarowalne. Więc uważam, że jest to wystarczające. Więc tylko co Wam chciałem pokazać, to tu, tak jak powierzchnia widzicie i tu, nie będziemy mierzyć twardości, nie wiem czemu, ale nie będę mierzył, bo uważam, że to nie ma sensu. Tu jest powierzchnia przystosowana pod tuleje, tu jest powierzchnia przystosowana pod koło. Jeżeli Marcin będzie chciał robić pomiary z oryginalnym fabrycznym, to jak najbardziej tak zapraszam do niego na kanał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tu mamy troszeczkę większą średnicę. Tu, jeżeli dobrze pamiętam, było 28. 28 mm. A tu mamy 30 mm. Więc taka jest to różnica. I zaraz przejdziemy do satelity. Ale to sobie złożymy. O. I mamy oczywiście satelitę. Satelita pełna. Automatycznie tu jest grubsza. Tutaj nie wiem, czy zobaczymy to, ale jeszcze to zdejmę. Tutaj koło jest bardziej odchudzone. Musi bardziej pod ząb podejść, widzicie? Tu jest... O, tuleja pod zębem, więc automatycznie ta satelitka jest słabsza. Kto widział pękniętą satelitę, ten wie. Tu, przez to, że jest więcej mięsa, automatycznie ta satelita jest mocniejsza. Brak tulei powoduje to, że olej nam nie tyle, że uszczelnia, brakuje mi tu słowa, robi za taką poduszkę olejową, tak? Więc automatycznie twardość jego materiału nie powoduje jego szybkiego zniszczenia. Więc takie satelity, dwie, raz, że są mocniejsze, dwa, są żywotniejsze, dwie satelity, są żywotniejsze i w niczym to, moi drodzy, nie przeszkadza, aby to było zamontowane w Ursusie. Ja Wam przyniosę jeszcze drugą koronkę. O, widzicie? Chociaż kto widzi, ten widzi. Średnice są te same. Tu w takim razie koronka nie będzie potrzebna. Tutaj nikomu nic nie muszę udowadniać. Mogę udowodnić sam sobie. Tylko i wyłącznie. Więc od razu Wam powiem, że to ma działać i lepiej, i dłużej. I wszystkie mechanizmy różnicowe Korursa do serii ciężkiej od wielu lat, z tego co mi powiedział pan Bolesław z Korursa, są produkowane w ten sposób. Nie tulejki, tylko pełne satelity. I teraz tak, moi drodzy. Korurs jak najbardziej nadal produkuje to i produkuje to, produkuje to i to. Z tym, że ten satelit jest od UR3, tak powiem, od serii ciężkiej UR3, satelita jest od UR3. Stworzeń
jest od UR4 i satelity są od UR4. Tak to najprościej powiedzieć. Numer satelity zaczyna się od 64, numer stworzenia zaczyna się od 89, ale ma inną końcówkę numeru niż ten. Przez to, że jego budowa jest inna. Nie będę Wam zdradzał numerów katalogowych, moi drodzy, do końca. Dlaczego? Ponieważ ja też bym chciał sobie pewne rzeczy zostawić dla siebie, ze względu na to, że nie chciałbym komuś ogólnie, bo oglądają mnie też inni sprzedawcy, bo widzę po komentarzach, po kontaktach, jedni sprzedawcy mówią, że robię dobrą robotę, drudzy sprzedawcy mówią, że psuję rynek, psuję robotę i psuję im handel. Szczerze, wywalone mam na Was. A dokładnie mam wyje, jak to młodzież mówi. Ja pokazuję buble. Wy jako sprzedawcy macie klientom nie tyle, że robić dobrze, co macie im doradzić, macie im pomóc, a nie tylko się dorobić kosztem klienta. Pamiętajcie o tym. I nie chciałbym komuś podpowiadać, bo w firmie, w której ja pracuję i która mi udostępnia też te filmy do, znaczy te części do filmów, ja też mam na tym zarabiać. Więc jeżeli się komuś coś spodoba, może do mnie zadzwonić, numer jest w opisie, kontakt też przez grupę jest w opisie i jestem w stanie coś takiego zamówić. Koszt 4 satelit i 2 stworzni to jest około 580-600 zł. Standardowego nie pamiętam, ale zaraz przyjdę. Koszt, moi drodzy, tego zestawu, który tutaj widzicie, na tulejkach, czyli 4 satelity na tulejka plus 2 stworznie, to jest około 480 zł. A nowego typu 600, 580. Powiedzmy różnicę około 100 zł. Wydaje mi się, że nie jest to jakaś wielka różnica cenowa. A jeżeli ma posłużyć kilka, kilkanaście lat dłużej, to jak najbardziej tak. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, cześć.